Dzień dobry, witam Państwa. Nazywam się Szymon Gilis, Słowiańska Agencja Prasowa. I ze mną dzisiaj będzie rozmawiała Pani Aleksandra Kwiecińska. Już jesteśmy na tym, więc Olu. Olu, zajmujesz się zawodowo tatuażem, ale nie takim jak każdy tatuaż, tak szczerze mówiąc. Więc może na samym początku powiemy, jak się nazywa Twoja firma. I może zacznijmy od tego. Jak to się nazywa? No ja jeszcze nie czuję, żeby to była firma, na razie to jest właśnie takie, może pracownia, chociaż tak, myślę, że z czasem to się gdzieś tam rozwinie o jakieś większe przedsięwzięcie, nie tylko tatuaże. Nazywa się to Manufaktura Tatuażu. Założyłam to studio w Rawie Mazowieckiej, to dosyć świeże, młode studio, dlatego że ma dopiero pół roku, a to jest związane z tym właśnie, że prowadziłam się pół roku temu z miasta na wieś. Mieszkam niedaleko właśnie lasu, a Rawa Mazowiecka to jest najbliższe miejsce, gdzie jest więcej trochę ludzi, także wybrałam to miejsce akurat na wizytę artystyczną. Jak się nasi słuchacze przysłuchają troszeczkę Twojej wypowiedzi, to tam w tle słychać bardzo dużo kwiatów, bo nagrywamy to w takim pięknym momencie naszego świata, że już za chwileczkę wybuchnie zielenią cały świat i nastąpi wiosna. Olu, ale powiedz mi, jak w ogóle wyglądała Twoja kariera, bo to, że w tej chwili to jest manufaktura tatuażu, to nie znaczy, że Ty pół roku temu zaczęłaś tatuować. To prawdopodobnie się ciągnęło już trochę więcej czasu, więc jak długo już tatuujesz? Tatuuję od 2017 roku. Mój mąż kupił mi maszynkę na święta. Zdecydował, że nie będzie się tatuował u kogoś innego, tylko ja mogę to robić. No i tak powiem szczerze, z pierwszym tatuażem wykonanym, tak, wiedziałam już, że to jest coś, czym chcę się zajmować. Nie miałam żadnej wątpliwości. Mimo tego, że wcześniej zaczynałam, próbowałam wielu rzeczy, wiele rzeczy mnie interesuje i raczej mam taki charakter, że zmieniam szybko zainteresowania, działam też na wielu płaszczyznach. Ja powiem Ci, że przysłuchując się Tobie, co przed chwilą powiedziałaś, to ja dosłownie wczoraj poznałem kobietę, która stwierdziła, że jej syn nie będzie chodził do standardowej szkoły podstawowej systemowej, i tak się zmotywowała, że założyła szkołę podstawową i od tamtej pory jest jej dyrektorką i właścicielką szkoły. To chyba tak samo właśnie chyba u Ciebie, że Twój mąż nie chciał, żeby ktoś innego tatuował niż Ty, więc zaczęłaś się zajmować tatuażem, prawda? Nie, on tak naprawdę chciał, żebym gdzieś tam poczuła już taki właśnie taki spokój i spełnienie, żebym nie musiała cały czas gonić za czymś, także chyba ulokował moje zainteresowania w tatuażu. No, udało mu się to zdecydowanie. No i z czasem po wielu ciężkich miesiącach no, poszłam do studia i tak się to zmieniało studio za studiem. Szukałam cały czas tego właśnie miejsca, tych ludzi, ale też myślałam właśnie, że jakby ten zawód, to jest typowy zawód właśnie, żeby zmieniać, żeby dowiadywać się jak najwięcej, żeby nie osiąść na jednym, w jednym miejscu z jednymi ludźmi. Także dla mnie akurat osobiście idealna sprawa, czyli cały czas jestem w ruchu, tak jak lubię. Także tak, pracowałam w wielu studiach tatuażu. Myślę, że na razie tutaj w Rawie osiądę na jakiś czas, uspokoję się. I tutaj chyba trochę bardziej się porozwijam, skupię się właśnie na jednym miejscu, nie na biegu. No dobrze, a powiedz mi, bo wspominałaś, że pracowałaś w wielu studiach tatuaży, czyli najprawdopodobniej uczyłaś się różnego rodzaju stylów. No ale co, no artysta działa w taki sposób, że mimo tego, że pobiera nauki od innych mistrzów, nazwijmy go to w taki sposób, to w pewnym momencie on zaczyna kształtować swój własny styl. Czy jesteś w stanie opisać swój styl tatuowania? Co to jest? Ojej, w ogóle z tym miałam okropny problem. I takie właśnie poczucie, że nie mam tego stylu, że muszę coś określić się już, w którym kierunku chcę iść tatuować.
a wiele rzeczy mi się podobało i czułam się bardzo rozbita. No właśnie, dlatego, że tyle różnych rzeczy mi się podobało, jak mogłam to wykonywać. I tak naprawdę ten mój styl, powiedzmy, on jest dosyć taką też świeżą sprawą. Ja myślę, że może za 2-3 lata. I to się stało dzięki moim chyba klientom, wiesz? Z każdym klientem to ewoluowało. Oni dodawali swoje pomysły, swoje jakieś sugestie. A że ja jestem otwarta na takie rzeczy, to gdzieś tam zaczęłam coś dodawać, coś zmieniać i to po prostu się stało. Także to mam wrażenie, że to tylko nie jest to moja zasługa, że jakby robię takie wzorki, jakie robię, tylko właśnie ludzi, których spotkałam po drodze. I tak, byłam w kilku studio tatuaży, gdzie pracowali mistrzowie, można spokojnie to tak nazwać. Dalej jakby podziwiam ich pracę. Oni mnie też uczyli. No, ale ten taki właśnie spokój, że mam już jakiś tam styl, to tak, to zawdzięczam moim klientom. No, ale z tym stylem to też jest tak, że no, na chwilę czułam satysfakcję i taki spokój, że to już jest, że czuję się w tym dobrze i tworzę. No, ale nie potrwało to zbytnio długo, bo znów czuję, że coś trzeba zmienić. Znaczy trzeba, no, że chcę coś zmienić, że chcę się jeszcze bardziej rozwijać, więc może dodam jeszcze jakieś techniki. Albo żeby te wzory nie były takie małe, tylko one właśnie tworzyły jakąś większą ilustrację, opowieść, większą kompozycję. O. Myślę, że to jest moje wyzwanie, które sobie gdzieś tam rzucam. No, bardzo mnie cieszy właśnie słowa, które ty powiedziałaś, że to jednak klienci zaczynają cię, albo klientki bardziej, bo częściej to jednak są kobiety z tego, co słyszałem, zaczynają wspominać o wzorach, które mi są bardzo bliskie, bo jak to Słowiańska Agencja Prasowa zajmuje się skłodniczyzną, a duża część ludzi jeszcze nie wie, ale za chwileczkę się dowie, że często pojawiają się tam motywy właśnie pochodzące z etnicznej historii Słowiańszczyzny, czyli tak zwane motanki. Czy możesz nam troszeczkę objaśnić, co albo czym dla ciebie są te motanki i dlaczego te motanki właśnie tatuujesz? To tak, kiedy weszłam jakby właśnie w tematykę słowiańską, to widziałam właśnie motanki, widziałam zdjęcia tych motanek, na żywo też widziałam i rysunki i bardzo mi się to podobało, ale nie miałam zielonego pojęcia właśnie co to jest. Wiem, że to są zwykłe lalki, ale jaki mają symbol i jakie emocje towarzyszą w takim właśnie tworzeniu tej motanki, to nie miałam zielonego pojęcia, aż do momentu, kiedy pojechałam z moją koleżanką Wiktorią na Festiwal Mitologii Słowiańskiej w Owidzu. I właśnie czytałyśmy program, jakie będą warsztaty. No i powiedziała mi, że właśnie będą warsztaty z motania tych motanek. Czym bardzo, bardzo się zajarałam. No i od razu na to poszłam. I cieszę się bardzo, że to było w tamtym czasie, w tamtym miejscu i z tamtą kobietą, która ona to prowadziła, bo wprowadziła mnie w cały jakby proces i w całe piękno tworzenia tych lalek. Tworzyłam wtedy ziarnuszkę, która jest ze mną do dziś. Wiem o tym, że ona powinna być rozsypana już, ale ona jest ze mną do dziś. Nie jestem jeszcze gotowa, żeby ją gdzieś tam rozsypać. I pamiętam, że jak tworzyłam tą motankę, to miałam całe oczy we łzach, byłam taka rozgrzana, nakręcona w ogóle, co tu się dzieje, jaka magia. I lalka, którą utworzyłam, była pełna intencji i była w momencie, kiedy bardzo tego potrzebowałam. Bardzo potrzebowałam właśnie postawić granice, przemyśleć pewne rzeczy takie życiowe moje. No i wtedy już wiedziałam, że tak, że lalki, motanki, to one siedzą głęboko w moim serduchu. No i z czasem zaczęłam je tworzyć na wzorach do tatuowania.
Rozeszły się szybciutko, dziewczyny też chciały to mieć, takie właśnie wzory. No i tak poszło. Do dzisiaj, tak szczerze mówiąc, idzie. Tak. A powiedz mi, jak na przykład tworzysz wzory normalne, tatuaże takie, jak na przykład klient sobie zażyczył, klientka akurat, czy inaczej odczuwasz to, tworząc zwykły wzór, a wzór inspirowany słowiańszczyzną, jak to właśnie z oka tatuatora jest odczuwane? Zdecydowanie. To są całkiem inne sesje. To jest już przy etapie projektowania. Rozmawiam z moimi klientkami, więc pytam się, czy to są właśnie, czy ja powinnam o czymś wiedzieć jeszcze dodatkowo przy tworzeniu takiego projektu. No i oczywiście pytam się, czy mogę wiedzieć, ale jeśli wyrażają taką zgodę i chęć, no to dopytuję się właśnie, jaka symbolika ich interesuje, co chciałyby tam zawrzeć, przekazać. No i jak się już odbywa całe nasze spotkanie. Często jest na przykład tak, że siedzimy w ciszy i widzę, że na przykład klientka gdzieś tam sobie medytuje, czy jakaś muzyka taka, która ma sobie może zgłębić te myśli. A często też jest tak, że rozmawiamy o tym, co ten symbol znaczy dla nich. Myślę, że to jest taki rodzaj rytuału. Tworzenie tych słowiańskich wzorów. Niestety nie robię tylko takich rzeczy, chociaż zdecydowanie jest to motyw, który zawsze chętnie się podejmuje i no, sprawia mi to ogromną przyjemność. Nie czuję, że idę do pracy. Idę po prostu coś stworzyć takiego naprawdę mocnego. W wielu społeczeństwach, i to takich natywnych danej ziemi, to nie tylko i wyłącznie Europy, ale Azja, Ameryka Północna czy Południowa, tatuowanie się to nie był tylko i wyłącznie znaczek na skórę na całe życie. To był rytuał, który miał za zadanie coś przekazywać innym ludziom, którzy patrzyli się na ten tatuaż i już wiedzieli dużo o tym człowieku. I mam nadzieję, że ta technika tatuowania ciała no już w tej chwili jest inaczej postrzegania niż chociażby moi rodzice, którzy uważali, że człowiek tytułowany to kryminalista, bo jakby inaczej on wyszedł z więzienia, a w tej chwili staje się to, no, w dawnych czasach jeszcze, w 90. czy 20., na początku XXI wieku, to był po prostu pewnego rodzaju ładna fanaberia, bo to miało tylko i wyłącznie ciało ozdabiać, ale w tej chwili nabiera to z powrotem do swojego pierwotnego kształtu, co mnie niesamowicie bardzo raduje. Przejdźmy do tego, jeżeli chodzi o technikę tatuowania, bo wiem, że no nie ma jednej techniki tatuowania. Jest handpoke, jest maszynka, są różnego rodzaju grzebienie, igły, sposób. Myślę, że bardzo popularna technika. Używam maszynki. Także nie jest to pierwotna technika tatuowania. Zdecydowanie wygodniejsze, no ale nie jest aż tak ciekawe, jakby to było wykonywane handpokiem. Nie zajmowałam się nigdy handpokiem, i chyba też nie zamierzam. A czy ja mogę cię poprosić, żebyś zamierzała? O tym w ogóle nigdy o tym nie myślałam, ale no dobra, może. Z takim do niesamowicie dawnej tradycji, jeszcze jakbyś to zrobiła, wiesz, na przykład, nie wiem, zębem rekina, albo czymś takim. Nie no, w Polsce na pewno by się znalazło jeszcze jakieś narzędzia, które w dawnym czasie były używane do tatuowania i nie były z metalu, więc to by było coś niesamowicie ciekawego według mnie. Nie sądzisz? Zgadzam się, chociaż nigdy o tym nie myślałam właśnie w ten sposób. Bardziej skupiałam się na tym, jak to ma wyglądać, niż na tym, jak to ma być robione technicznie, tak? Bo jeśli chodzi o sam klimat tworzenia, no to też jest moim zdaniem inna już sprawa. Ale nad techniką to nie myślałam, ale masz rację, może kiedyś powinnam spróbować. Bo na przykład na festiwalu, tam właśnie gdzie jeżdżę w wakacje do Owidza,
No to jest taki właśnie klimat. Pamiętam taki dzień, kiedy była burza. Był już wieczór, więc było naprawdę bardzo mało ludzi. Zrobiło się już ciemno. I były tylko lampeczki. Gdzieś tam w oddali grała muzyka, bo był koncert. I taki ciepły, letni wiaterek. I ten deszcz sobie kapał, a my właśnie z moją klientką się tatuowałyśmy. I to było naprawdę tak przyjemne. Takie właśnie naturalne, z tą naturą, z tym deszczem, z tą burzą. No, klimat świetny. Z każdym tatuażem jest związana pewnego rodzaju historia i niektóre klientki dzielą się z tymi historiami z tobą na pewno. Tak. Ja mam takie pytanie, czy jest możliwe, żebyś zdradziła chociażby jedną z takich ciekawszych historii, która właśnie związana jest z tatuażem jednym z twoich klientek? Tak, no mam kilka takich historii, ale opowiem może jedną, która dla mnie jest taka najbardziej wzruszająca. I tak siedzi mi w głowie już od dłuższego czasu. Któregoś razu przyszła moja klientka, moja stała klientka, do mnie na tatuaż. No i już jakby od wejścia widziałam, że może jakaś zmiana jest i jakiś chyba gorszy okres dla tej mojej koleżanki. No była taka właśnie chuda, zmęczona. Więc pytam się jakby, Marta, co się dzieje? Czy coś jest na rzeczy? No i opowiedziała mi swój etap życia, który na pewno nie był łatwy. Starała się o dziecko z mężem. Kilka razy poroniła. Zatraciła się w pracę, ale też żeby mieć pieniądze na te in vitro. No i wpadła w taki po prostu ciąg zdarzeń, z których ciężko było wyjść. Z takiego poczucia chęci ogromnej posiadania dzieci, a też z przeszkód, które były cały czas gdzieś tam po drodze i to takich naprawdę ciężkich. No i robiłyśmy właśnie tatuaż, który miał być właśnie takim przypieczętowaniem siły kobiecej. I ta sesja była po prostu naprawdę bardzo głęboka. Atmosfera aż gęsta, rozmawiałyśmy sobie o tym, no oczywiście były łzy, wzruszenia. I ja robiąc ten tatuaż, wykonując każdy ruch, to właśnie dawałam od siebie takie właśnie intencje, żeby to wszystko się udało, żeby ona wyszła na prostą, żeby ta moc po prostu zawarła się w tym tatuażu i żeby cały czas w niej była. I byłam przekonana, że jak tylko zrobimy ten tatuaż, no to zaraz zajdzie w tą ciążę. No i jak wychodziła, oczywiście tam przytuliłyśmy się, dałyśmy sobie jeszcze jakieś tam życzenia dla siebie nawzajem. No i zamknęły się drzwi, ja sobie myślę, dobra, to odpalam Facebooka, czekam już z informacją, tam, że już zaszła w ciążę i że zaraz będzie zdjęcie już z porodówki z dzieckiem. No i faktycznie tak się stało, po kilku tygodniach wysłała mi wiadomość, że zaszła w ciążę, że będzie miała dwójkę chłopaków. No więc bardzo się cieszyłam, spłakałam się strasznie, no i tak też się trochę martwiłam, mówię, kurczę, no żeby nie było jakiegoś takiego smutnego zakończenia, więc trzymałam ogromne kciuki. No i doczekałam się później właśnie zdjęcia już z porodówki, z dwójką chłopaków. No i Marta wysłała mi zdjęcie tego tatuażu i właśnie podziękowała. I wiedziała jakby, że to było od tamtego momentu. Od tamtego momentu, jak ona wyszła, a kiedy ja to robiłam, no to wiedziałam, że to na pewno się uda. I to jest dla mnie historia tak wzruszająca i tak głęboka, że właśnie w takich chwilach i właśnie przy takich tatuażach czuję, że to tak powinno wyglądać właśnie. Tatuowanie. Tak, rozumiem to całkowicie, bo często ludzie nie zwracają uwagi na moc czegoś, co jest niemierzalne, sama intencja, jeżeli jest czysta i dobra, to ma tak niesamą moc tworzenia, że naprawdę można byłoby ją ciąć, pakować do puszek i eksportować do krajów, które są
No mniej energetyczne, jak takie właśnie intencje. Tak, to jest właśnie to, co mówisz. To ta energia, ta intencja była tak po prostu gruba, ciężka i namacalna, że właśnie można było ją pociąć i spakować naprawdę, no. Ale większość ludzi tutaj, czy nas słuchających, nie wie o tym, że ciebie, Olu, będzie można spotkać na konwencie kultury rodzimej i Sławni w tym roku w Chorzowie. I powiedz mi, jak w ogóle dowiedziałaś się na temat tego konwentu i dlaczego zdecydowałaś się przyjechać do nas? No to na tym konwencie będę pierwszy raz. Na razie jeździłam tylko właśnie do Owidza. I tam jakby dobrze się czułam, bo już wszystkich znałam i to było taką moim miejscem bezpiecznym. No, stwierdziłam, że już na tyle czuję się pewna w takim plenerowym tatuowaniu, że mogłabym poszerzyć jakby miejsca, w których można mnie spotkać i na których mogę ja poznać innych ludzi właśnie z tej samej grupy zainteresowań. Dowiedziałam się właśnie od mojej koleżanki Wiktorii, którą pozdrawiam. No to ona mnie generalnie wkręca w te wszystkie właśnie wydarzenia kulturalne, słowiańskie. No tak, powiedziała mi, że mówiłam już wcześniej znajomym z organizatorom. Powiedziała, że chcą, żebym przyjechała, więc jakby to mnie jakby też tak trochę nakręciło właśnie, że nie będzie tak źle, że nie mam co się tam krępować. No i ruszam. Nie wiem jeszcze jak będzie, bo nie znam tego miejsca. No ale znam ludzi, którzy tam będą, bo już do mnie pisali, to są też moi klienci stali z kultury słowiańskiej, więc chyba też będę się czuła tam jak u siebie w domu. Na pewno będziesz się czuła jak u siebie w domu, bo większość ludzi, która nie miała styczności z kulturą słowiańską, a była w niej wychowana, czy to świadomie, czy mniej, to jednak w kulturze słowiańskiej czuje się zawsze najlepiej. No i co, dziękujemy ci bardzo za wspaniały wywiad. Mam nadzieję, że już na miejscu ludzie, którzy tego wszystkiego wysłuchają, będą mieli możliwość ciebie znaleźć wśród tłumów ludzi. No my będziemy oczywiście ich jeszcze pokazywać ze sceny informacje, gdzie można ciebie spotkać i dlaczego warto z tobą porozmawiać. A to na dzisiaj wszystko, więc jeszcze raz dziękuję ci bardzo za wspaniałą opowieść. Ja nazywam się Szymon Gilis, Słowiańska Agencja Prasowa, a moim gościem była Aleksandra Kwiecińska. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję.